Hej, hej ludzie, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget i witam was w takim małym omówieniu bitwy, którą udało mi się ostatnio zagrać na Vampirze. Pewnie pamiętacie, jak niedawno wychwalałem ten okręt w recenzji, no i tym razem chciałem wam po prostu pokazać potwierdzenie tego, co mówiłem. Tu w tej bitwie udało się w pełni i do końca wykorzystać możliwości tego okrętu, ale składa się na to kilka czynników. Otóż nie ma u przeciwnika Z-52, bo to jest chyba jeden z najlepszych okrętów, które mogą kontrolować wampira. Mamy dłuższe hydro tam, tu mamy 5-kilometrowe i nie ma żadnego radaru. Więc dla wampira ten matchmaking jest wymarzony, żeby zrobić fajny wynik. No i od razu widząc, że nie ma radaru, nie ma hydro dłuższego niż moje, od razu wpływam sobie na kapa. Tutaj nikt mnie nie interesuje, nikt mi nie może zagrozić. Także zaraz zobaczycie, jak się tutaj sytuacja rozwinęła. Okręt jest zrobiony full pod siedzenie w dymie z włączonym hydro, bo tam 148 sekund, 145 sekund ma hydro, a 8 sekund ma dym. Także na spokojnie możemy sobie w tym dymku posiedzieć, na 1/4 się poruszać. O. Znika nam ten udałoj, ale zaraz wpłynie na tyle blisko, żeby w niego sięgało hydro, także pepance będą robiły robotę z tyłu. Co prawda mam jeszcze Demoina, który troszeczkę mi tutaj spaprał to zadanie, bo mógłbym jeszcze tutaj więcej nastukać na tym udałoju. Mógłbym go przede wszystkim zatopić, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mamy pierwszego fraga zrobionego już. Jeden okręt przeciwnikowi spada, w tym momencie mamy pustego kapa. Płyną torpedy, które i tak bym na spokojnie wyminął. No i teraz możemy sobie kapa za darmo praktycznie wziąć. Przy okazji wyspotujemy jeszcze resztę okrętów, bo możemy przyspieszyć na tyle, żeby z tego dymu na chwilę wyskoczyć. Pokazaliśmy, kto gdzie płynie. No i możemy teraz zająć się kapowaniem i farmieniem demędziu. Całe szczęście nasze Jugumo wychyliło się tam ten przesmyk między wyspami po naszej lewej stronie, także mamy spota na przeciwnika, możemy trochę do niego postrzelać. Na razie były pepance wystrzeliwane. Zaraz przełączymy się na oweczki. Że tutaj w tej bitwie jestem całkowicie bezkarny, bo no nie ma mi kto zagrozić, tak jak wspomniałem na początku. Nie ma radaru, nie ma hydro, które jest dłuższe niż moje i no nie ma żadnych takich artyleryjskich typowo krążownych niszczycieli, które nawet z wykorzystaniem tych materiałów były w stanie by mi zagrozić. Gdyby był jakiś Harugumo czy Kleber, który no po prostu wpłynie we mnie i z użyciem swojego boosta do reloadu mnie zmieni, no to byłoby jeszcze ryzyko, ale tak, tutaj naprawdę jestem totalnie bezkarny, mogę sobie farmić damage, zajmować kapy i tłuc ledeczki, korzystając z hydro. Czas pozostawania w tym dymie jest na tyle długi, że mogę spokojnie sobie tutaj pozwolić na to, żeby nastukać jeszcze trochę damage. Ładna salwa tu z tego Thunderera poleciała, bo ładnie nie trafił tu w dymie, jeszcze z pożarem. No i tu widzimy, że Kreml się cofa, bo ma przed sobą Desa, Thunderera również i Jugumo, ale tutaj cofa się na tyle niefortunnie, że zaraz wpłynie w te moje torpedki. Ja tutaj też zrobiłem spory błąd, bo nie policzyłem torped jak należy i wypuściłem tylko 4 z 5, a nie przeładowałem wyrzutni, bo ten damage mógł być jeszcze większy albo jeszcze szybciej zrobiony. Mamy Thunderera, wyświecił się. Za chwilkę kończy się dym, także możemy sobie tutaj na spokojnie poczekać, aż się rozejdzie ta zasłona dymna i będziemy mogli znowu gościa świecić. Może ktoś z naszych będzie miał chęć do niego postrzelać. Póki co jeszcze nie zrobiłem ani jednego punktu damage'u ze spota, więc jak widzicie, na razie samodzielnie wszystko tutaj nastukałem. Już po 60 tysięcy i tam pięknie w kierunku Kremla, który się cofał, płyną moje wystrzelone po sznureczku torpedy. Na tej stronie mapy widać, że Benham trochę dostał po dupie, bo już tam u tego hapsa dużo nie zostało. I pływa tutaj sobie przy nim, o, raz, dwa, trzy, cztery. Jakbym puścił jeszcze jedno, to pewnie byłby devast, no ale trochę spaprałem, także trudno. Więc tak, tutaj Benham sam sobie za bardzo nie radzi, bo Shimakaze ma wsparcie. Nie pamiętam, ile Benham ma wykrywalności, ale Shima może go spotować, będąc sama niewidoczna. No ale ja, mając tutaj sobie zamontowanego RPF-a, jestem w stanie sobie tutaj z tym problemem poradzić. Także płyniemy pomóc Benhamowi. Mamy tutaj dwa okręty do farmienia jeszcze. Iowa to jeszcze nie jest takie zagrożenie wielkie, ale Heniu to już większy problem. Widzicie, 300 HP ma w tym momencie ten okręt, ale on się tam będzie naprawiał i to dosyć mocno. Bo jeszcze sporo w tej bitwie będzie nam tutaj bruździł. Tracimy w tym czasie Thunderera i Jugumo.
Także sytuacja w okrętach jest 2 do 2, przy czym przeciwnik nie ma 2 dedeczków. Już to jest znacząca różnica. No i tutaj zostaje Shimakaze, które w zasadzie no już szykuje się praktycznie na wycieczkę do portu, bo ono jest na okolicy 5 km ode mnie, także długo raczej nie pociągnie, biorąc pod uwagę, zwłaszcza, że mi się przeładowuje już hydroidym. Na chwilkę mi tutaj się pan schował, ale to długo nie potrwa, także czekamy tylko, aż się przeładowuje wszystko, co jest nam potrzebne do zmielenia tego okrętu. W zasadzie samo hydro by tu wystarczyło, no i tylko hydro puszczam. Torpedy nie są absolutnie żadnym zagrożeniem, bo wampir ma przyspieszenie takie jak mają brytyjskie niszczyciele i krążowniki, także szybko się zwija. No i będziemy tutaj sobie fragowali pana, no nie, Benham dobił. 126 tysięcy, mamy Benhama zjedzonego, także tutaj nawet bez użycia dymu mogliśmy sobie go spokojnie rozstrzelać, tylko dym był taki asekuracyjny, żeby tam ani Heniu, ani Ajoła mi nie oddały, pomagając temu niszczycielowi. No i teraz można chwileczkę pofarmić. Pozwolę sobie nieco przyspieszyć, bo tu zaraz wymiana ognia się zakończy, będziemy tutaj próbowali walczyć z tą Ajonką. Torpedki już przeładowane. I Ajoła teraz będzie kombinować. Ja mogę sobie tutaj spokojnie wykorzystać ten dym, bo on jeszcze trwa na tyle długo, że mogę podejść na te parę kilometrów do Ajoły i wsadzić jej z przełożenia, ale ona tu zacznie nam odkręcać w ostatniej chwili, także będzie trzeba te torpedy puścić nieco inaczej. Spójrzcie, jak się sytuacja rozwija. Dwa pożary na pokładzie Ajoły, więc nawet gdyby torpedy jej nie zabiły, znaczy nie zatopiły od razu, to myślę, że zalania zrobiłyby resztę roboty. I tutaj z lekkim wyprzedzeniem puszczone rybki. Ajoła jest w skręcie, także raczej nie bardzo ma jak to wyminąć, bo zanim ster się przestawi i prędkość się zmieni, to będzie już raczej po zawodach. Teraz pepance, bo blisko. W sumie to już nawet nie warto, można by do niej nie strzelać, bo torpedy zrobią swoją robotę. Dwie wystarczyły i mamy tu na blisko jeszcze Henia. 17 sekund hydro i dym, także tutaj liczę na wsparcie swoich okrętów, bo tutaj ja mu raczej rady nie dam. No właśnie, nawet nie dali dobrze postrzelać, już Jambard zdjął tego Henia. No i zostaje przeciwnikowi tylko i wyłącznie Thunderer, który gdzieś tam jest sobie na środku mapy, także przyspieszymy, będziemy teraz płynąć w jego kierunku. I on na całe szczęście mojej drużyny nie ganiał się tam gdzieś z nami po krańcach mapy i nie czekał, aż punkty się nabiją, tylko przypłynął tutaj powalczyć. Może liczył jeszcze na to, że będzie mógł sobie ocalić gwiazdkę, bo to bitwa rankingowa, przypominam. Ale no niestety chyba mu trochę nie pykło, bo spójrzcie, jest spotowany przez Benhama. Ja tu mam na niego przestrzał, więc wbijam mu dekapy cały czas. On i tak by tego nie przejął. I zaraz sobie tutaj do niego na pełnej prędkości już płynę, żeby zrobić mu też jolo z bliska. On mógł z tej sytuacji jeszcze w miarę wyjść, bo tutaj mamy po naszej prawej stronie Jambarta, do którego mógłby teraz się odkręcić i wyładować mu salwę ze wszystkich dział z pepanców, bo Jambart ciśnie w kierunku KPB, także mógłby tam spory damage przyjąć. No ale widzicie, że jednak Thunderer zaryzykował, schować się przy wyspach, żeby tego kapa chyba sobie złapać i zdobyć parę punktów bazowego ekspa, żeby zachować gwiazdkę. No ale zaraz zobaczycie, jak to się skończyło. Mam przygotowane torpedy. Gdyby tutaj jakiś Thunderer chciał jakieś dzikie manewry wykonywać, to może jeszcze warto byłoby coś tutaj puścić się po sznurku, ale że już widzicie, że stoi praktycznie w miejscu, no to wystarczyła pełna wiącha puszczona w odpowiednim kierunku. Jeszcze dekapy weszły, 3. I torpedy robią robotę i wynik ostateczny widzieliście już pewnie na Discordzie. Także okręt wykorzystany do końca. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia, cześć i na razie.